Jak widzieliście, doszło nowe intro kanału, które na razie jest, co prawda, bez dźwięku. Ale do rzeczy. Dziś omówimy teorię, w której to Moro, wielki mistrz wiatru, został wybrany przez przeznaczenie na zielonego ninja. Jak chcesz, to możesz subnąć ten kanał, a teraz lecimy z filmem. Czas, gdy Moro jest uczony w klasztorze przez senseja Wunda zielonego ninja, nie jest nam dokładnie znany. Według mojej dedukcji mogło to być w zaokrąglenie jakieś pół wieku przed wydarzeniami z pierwszego odcinka serii pilotażowej LEGO Ninjago. Wówczas to Moro został znaleziony przez senseja Wu. Ten odkrył, że Moro jest wielkim mistrzem wiatru, jednego z żywiołów. Zainteresowany tym faktem zaczął szkolić młodzika na ninja. Wkrótce Wu zauważył w Moro zawziętość, karność i posłuszność. Jego uczeń wydawał się być niezwykle zdeterminowany, by osiągnąć swój cel – zostanie zielonym ninja. Z czasem okazało się jednak, że Moro jest nieco butny i potrafi być chamski. Mimo to był najlepszym uczniem. W końcu nadszedł ten dzień. Mistrz Wu przygotował 4 złote bronie do rytuału potwierdzającego, że Moro jest zielonym ninja. Moro stanął obok broni i… Zaczynamy tutaj alternatywną historię, czyli bronie zadziałały. Wu i Moro, a zwłaszcza ten drugi, cieszy się z tego powodu. W ten sposób Moro staje się najsilniejszym wojownikiem dobra w Ninjago. Razem z Wu i innymi mistrzami żywiołów walczy przeciw wężonom, a dzięki niemu wojna najpewniej kończy się szybciej. Pamiętajcie, że w teorii Moro jest mocniejszym zielonym ninja niż Lloyd, ponieważ o ile Lloyd miał tylko zieloną moc, to Moro poza tą mocą, którą otrzymałby wraz ze staniem się zielonym ninja, miałby wrodzoną moc wiatru oczywiście. Tutaj przypomnę, że Lloyd także na początku nie miał tej magicznej zielonej mocy. Otrzymał ją najpewniej w momencie połączenia się z nim złotych broni. Ale wracając. Po walkach z wężonami i wygnaniu Chena z Ninjago, Moro walczyłby już teraz twardo na czele innych mistrzów żywiołów przeciw władcom czasu. Po pozbyciu się ich, nadal pomagałby mieszkańcom Ninjago, a po odejściu Garmadona do podziemi byłby jedyną bliską i zaufaną osobą dla mistrza Wu, dla którego byłby zapewne jak syn. Wkrótce potem razem ze swym mistrzem zacząłby szukać ninja do drużyny, która miałaby się przeciwstawić Garmadonowi i szkieletom. W tej kwestii należy się zastanowić, czy wybrani zostaliby w tej alternatywnej historii także Zane, Jay, Cole i Kai. Otóż wydaje mi się, że tak, ponieważ pamiętajmy, że w przepowiedniach mogły być sugestie, że zielony ninja będzie miał swoich obrońców i wsparcie. W końcu Kai, ratując Lloyda, mówił, wspominał coś o tym, że ich przeznaczeniem wcale nie miało być zostać zielonym ninja, tylko tego zielonego ninja chronić. Czy były więc przesłanki? Otóż wydaje mi się, że jak najbardziej. W każdym razie ninja i tak dołączyliby do drużyny, a zamiast mistrza Wu ich głównym mentorem zostałby Moro. Otóż zielony ninja wiatru prowadziłby ninja do walk i przygód, dowodził podczas ich trwania nimi oraz uczył używania mocy, sztuk walki i tym podobne. Natomiast Wu byłby trochę drugoplanową postacią, będącą mentorem uczącym o spokoju, zachowaniu równowagi w mocy i spokoju ducha. Bardziej uczyłby takiej psychologicznej, filozoficznej i duchowej części bycia ninja. W ten sposób pod dowództwem Moro mogłoby się powieść wiele innych sezonów, jednak o nich można snuć teorie dowolne, każdy taką, jaką sam sobie wymyśli, więc tego nie ma sensu chyba omawiać. No, z wyjątkiem może sezonu 5. Co by było podczas jego trwania? Najprawdopodobniej po walce z Chenem z przeklętej krainy mógłby się wydostać inny duch. Chociażby łucznik dusz, kto wie. Jednak uważam, że nie byłby aż tak ciężki do pokonania jak duch Moro, który był chyba najpotężniejszym duchem w przeklętej krainie. A wy co o tym sądzicie? Koniecznie napiszcie swoje przemyślenia w komentarzu. Tymczasem ja się z wami żegnam, życzę zdrowia, cześć!